Porozmawiamy? Zapytałem najchłodniej, jak umiałem. Kiwnęła głową. Widziałem, że nie może mówić ze zdenerwowania. Wszedłem do salonu i czekałem. Ściskali się jeszcze długo, coś tam szeptali. Potem Zuzanna poszła na górę po pudełko z klockami Lego. Zbudujesz coś dla mnie? Spytała. Mały pokiwał głową z zapałem. My tymczasem porozmawiamy. Mamy z Michałem ważne sprawy do omówienia. Zaczekasz na mnie? Znów kiwnięcie główką. Ruszyłem za nią do kuchni. Stanęliśmy przy zlewie. Zuzanna wzięła do ręki jakiś brudny kubek, zaczęła go obracać w dłoniach. Pewnie nie wiedziała, co zrobić z rękami. Ja też miałem problem z moimi. Nawet nie zadzwoniłaś. Rzuciłem nagle. Miałem zamiar powiedzieć coś zupełnie innego. Chciałem tylko umówić się, co do zasad, że odtąd będę jej płacił za opiekę nad Tomkiem. Tylko tyle. Po co miałabym dzwonić? Pewnie nie chciałeś rozmawiać z suką, która sypiała z twoim ojcem. Może po to, żeby mi to wytłumaczyć? Przeprosić? Sam nie wiem. Za co miałabym przepraszać? Nie zrobiłam nic złego. Ależ nie, skądże. Kopulowałaś z nim, a potem szłaś do mojej matki i zachwycałaś się ich dzieckiem. Nie no, nic złego. Nic niemoralnego. Uspokój się. Jestem spokojny. Chcę tylko coś wiedzieć. Kiedy pieprzyłaś się ze mną, wyobrażałaś sobie, że to on? Powiedz. Jesteś wulgarny. Wyjdź. Dlaczego? Porozmawiajmy szczerze. Wyjdź stąd. Dobrze, wyjdę. Teraz ja mam ochotę się pieprzyć. Wszystko jedno z kim. Wróciłem do salonu i powiedziałem głośno. Tomek, chcesz zostać u Zuzi na noc? Podniósł głowę znad klocków, spojrzał na mnie niepewnie. Tak? To świetnie. W takim razie zostań tu, ja muszę odreagować. Pobiegłem do domu. Chciała mieć dziecko, błagała, żebym go jej nie odbierał. Niech się nim zajmie. Otworzyłem nalewkę od wujka Ryśka, pociągnąłem spory łyk. Dobre, mocne, zadzwonię do Eli. Cześć, ślicznotko. Co porabiasz? Michał, dawno się nie odzywałeś. Tak, no bardzo dawno. Tym lepiej będziesz mi dzisiaj smakować. Przestań się wygłupiać. Nie wygłupiam się. Przyjedź. Będziemy się kochać całą noc. Mam pyszną nalewkę z malin. Wariat. Mówię serio. Czekam. Odłożyłem słuchawkę. Miałem nadzieję, że Zuzanna widzi przez okno, jak przed mój dom zajeżdża czerwony Ford Fiesta. Moja dawna dziewczyna była gorąca i chętna. Piliśmy nalewkę z gwinta, choć okazała się naprawdę bardzo mocna. Jak ja wrócę do domu? Zaśmiała się Ela. Po odrobinie wina to jeszcze mogę prowadzić, ale po czymś takim? Nigdzie nie pojedziesz. Odpowiedziałem. Zostajesz na całą noc. I naprawdę kochaliśmy się do rana. Byłem pijany. Kiedy jest się pijanym, to łatwe. Można zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jasne włosy stają się rudymi, a opalona skóra białą, jak z porcelany.